Streamować bez kamerki się da i tego przykładem jest sam Evron, jeżeli chodzi o scenę polską, który zbiera w ostatnimi czasy po dziesiątki tysięcy widzów. Ale czy bez mikrofonu da radę streamować i mieć takie osiągi? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Dlatego chciałbym wam dzisiaj przedstawić niedrogi mikrofon od HyperX'a, a dokładnie Solocasta, który jest mikrofonem pojemnościowym. Ale o tym, co on w sobie ma, co prezentuje sobą i w ogóle, to już teraz, w czwartym odcinku serii Jak zacząć streamować. I ten odcinek nie jest odcinkiem sponsorowanym. Zapraszam. Zastanawiałem się przez jakiś czas, jak rozpakować, jak zrobić unboxing tego mikrofonu i stwierdziłem, że totalnie nie ma sensu. Dlaczego? Dlatego, że w tym pudełku dostajemy mikrofon, który jest już złożony i do tego kabel USB-C z USB-A. I to tyle. Jeżeli chodzi o samą budowę mikrofonu, mikrofon się z tej stacji wyjmuje i mamy tutaj dwa gwinty, które są połączone w jeden, czyli gwint 3/8 oraz 5/8 cala. Diodę, która świeci się na czerwono, jeżeli mikrofon jest aktywny. Jeżeli mryga, to znaczy, że jest wyciszony. Mamy tutaj dotykowy guzik wyciszania właśnie. Z tyłu jest USB-C. Po prostu elegancki, ładny mikrofonik. Wkładamy, możemy go przesunąć sobie do góry, do dołu, w pozycji stojącej. Można go również obrócić w prawo, można go obrócić w lewo. Pewnie można też go rozkręcić i przestawić sobie w drugą stronę, jeżeli chcemy. I co? I tyle. Mikrofon jest bardzo lekki, więc jeżeli ktoś korzysta z albo planuje zakup PSA-1 od Roda statywu, to nie polecam, ponieważ jest troszeczkę za lekki i po prostu statyw idzie do góry. No, zobaczmy, jak ten mikrofon brzmi. Przetestujemy go dzisiaj na kilka sposobów. Głos męski, głos żeński, śpiewany, mówiony oraz instrument. Weźmiemy tutaj akurat gitarę, zobaczymy, jak to sobie będzie brzmiało na blisko i na daleko. Jest to mikrofon plug and play, działa z takimi urządzeniami jak Windows, jak Mac OS. Ostatnio testowałem nawet na Steamie z gotowania. I tutaj się pojawią też również fragmenty. Oraz można go podłączyć do konsoli PlayStation 4. Teraz częstotliwość propagowania to 48, 44,1, 32, 16 oraz 8 kHz. Rozdzielczość bitowa to 16 bitów. Ciężar mikrofonu, jak jest napisane na stronie, to 261 gramów. Statyw 125 gramów. Łącznie z przewodem USB 429,9 grama. Tyle możemy dowiedzieć się, czy jest to komuś potrzebne. I don't know. Przetwornik. Mikrofon pojemnościowy. Charakterystyka kierunkowości kardioidalna. Częstotliwość przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz. Zobaczmy w takim razie, jak on w ogóle brzmi. No i jesteśmy. Mikrofon stojący tuż obok mnie na pudełku, bo troszeczkę, żeby go podwyższyć, żeby był na wysokości moich ust. Tak brzmi, jeżeli chodzi o odległość zaraz przy twarzy, takiej w miarę naturalnej do streamowania. Tak brzmi, jeżeli chodzi o bardzo bliski. W tym momencie odsuwamy się na odległość ręki. Jesteśmy na odległości ręki. Ten mikrofon brzmi w ten sposób. Jeżeli go odwrócimy, to mikrofon, zbierając dźwięki tylko i wyłącznie od przodu, brzmi tak. Teraz postawimy go sobie, jakbyśmy chcieli, żeby był od dołu, czyli skupiamy się teraz na grze, odpalamy sobie jakąś gierkę, mówimy do kamery bezpośrednio, mikrofon jest pod nami, tuż przy klawiaturze. Możemy zobaczyć, jaki będzie poziom dźwięku klawiatury. Oczywiście nie są załączone żadne bramki szumów. No.
To weźmy gitarę. Chciałem być marynarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać świat i wiele pięknych kobiet. Brać. Na straganie w dzień targowy takie słyszy się rozmowy. A więc tak się prezentuje mikrofon HyperX Solocast. I tak oto prezentuje się HyperX Solocast. Mikrofon, który mały, acz ma swoją moc, nieprawdaż? Jeżeli wam się podoba, to jest dostępny również w Polsce albo do zgarnięcia tutaj, właśnie pod tym filmem. Dwa tygodnie, myślę, że będzie dla moich subskrybentów. Napiszcie w komentarzu, dlaczego chcielibyście go dostać i dlaczego to właśnie wy powinniście. Hashtag HyperX Solocast i tyle. No, do następnego.